Czy masz świadomość? Niełatwo jest płynąć pod prąd obiegowych ludzkich intuicji. Ludzki umysł jest zbudowany w taki sposób, by poszukiwać konkretnej przyczyny każdego zdarzenia. Może przez to mieć duże trudności, by zaakceptować wpływ czynników niepowiązanych i losowych. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment z książki Siły psychohistorii pana Piotra Plebaniaka. Książki, nad którą Tygodnik Spraw Obywatelskich objął patronat medialny. Dzisiaj autora gościmy w podcaście. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, bardzo pozdrawiam z Tajwanu. Upalnego straszliwie. Tak, to łączymy się aż z Tajwanem dzisiaj, proszę Państwa. Pytanie takie z cyklu chyba Hitchcockowskiego. Panie Piotrze, co by się dziś stało, gdyby Federacja Rosyjska chciała stworzyć swoje bazy wojskowe w Meksyku lub na Kubie? Albo inna sytuacja, gdyby Federacja Rosyjska dzisiaj chciała przyjąć Panamę do rosyjskiego NATO, tak zwanej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Więc reakcja Stanów Zjednoczonych byłaby natychmiastowa i dramatyczna i zrealizowana za pomocą wszelkich możliwych narzędzi do tego, żeby oduczyć sprawcę, pomysłodawcę z przychodzeniem z tak głupimi pomysłami. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, tego typu postępek ze strony Federacji Rosyjskiej byłby ewidentnym, całkowitym zniszczeniem stabilnego układu geopolitycznego, stabilnej równowagi sił, która gwarantowała wszystkim dwie podstawowe rzeczy, właśnie stabilność i przewidywalność przyszłych, najbliższej sytuacji wydarzeń. Mieliśmy takie przykłady, oczywiście tutaj możemy sobie puszczać oko, dlatego że oczywiście możemy tutaj jako przykład przywołać kryzys kubański, który polegał właśnie na tym, że Związek Sowiecki zainstalował rakiety z głowicami atomowymi właśnie na Kubie. To musiał wywołać natychmiastową sytuację, dlatego że natychmiastową reakcję Stanów Zjednoczonych z wielu względów. Po pierwsze, to były czasy lata 60., kiedy to miało miejsce. To był czas, kiedy obowiązywała tak zwana doktryna MAD, czyli Mutually Assured Destruction, czyli wzajemnie zagwarantowane zniszczenie, polegające na tym, że obydwie strony zimnej wojny, czyli Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone, miały arsenał mogący zniszczyć po kilkukroć miasta przeciwnika. Natomiast te rakiety mogły zostać wystrzelone dzięki systemom wczesnego ostrzegania i ten system dawał po prostu czas na reakcję. I cały układ geopolityczny był oparty właśnie na tym, że co prawda ktoś wystrzelił z zaskoczenia, ale zawsze ta druga strona miała szansę zareagować. Natomiast umieszczenie rakiet na Kubie kompletnie psuło całą tą doktrynę i całą tą równowagę sił opartą na tej doktrynie gwarantowanego wzajemnego zniszczenia. W związku z tym było to absolutnie niedopuszczalne dla Stanów Zjednoczonych. Po drugie, Stany Zjednoczone traktują Zatokę Meksykańską i całe okolice Kanału Panamskiego za obszar absolutnie kluczowy dla swojego dobrobytu. Z jednego powodu, który nie jest do końca dla nas jasny, dlatego że nie zawsze patrzymy na mapę Stanów Zjednoczonych i nie patrzymy zawsze na mapę, która jest prawidłowo oddaje pewne prawidłowości. Tą prawidłowością jest to, że do Zatoki Meksykańskiej uchodzi rzeka Mississippi, której cały system dopływów, całe dorzecze Mississippi, cały ten obszar jest najbardziej produktywnym rolniczo terenem na całej ziemi i dróg wodnych w całym dorzeczu Mississippi, dróg wodnych pozwalających na transport towarów, przede wszystkim towarów rolnych, jest większy niż wszystkie inne kanały, drogi wodne w całej reszcie świata.
Więc ktokolwiek zainstaluje tam jakieś wysunięte bazy albo jakiekolwiek wielkie mocarstwo spróbuje zainstalować czy też przychołubić sobie jakieś małe państewko, czy na przykład Kubę, czy Gwatemalę, czy jakieś, czy generalnie dowolne inne państwo, czy poważne, czy niepoważne, czy mniejsze, czy większe w okolicy Kanału Panamskiego i w okolicy Zatoki Meksykańskiej, taki ruch jest przyłożeniem noża do gardła Stanów Zjednoczonych i absolutnie niedopuszczalne. No dobrze, no ale co by było, gdyby, no nie wiem, Kuba no chciała tak, czy Meksyk, czy Panama chciała po prostu te bazy wojskowe NATO, tak jak i chciałaby wstąpić do tego rosyjskiego NATO, tak jak dzisiaj Ukraina chciałaby, żeby NATO, być w NATO, być w Unii Europejskiej, a mamy to, co mamy. Tak, dokładnie z tym problemem mamy do czynienia, tylko odwróconym. Ukraina zawsze była w strefie wpływu Związku Sowieckiego, częścią Związku Sowieckiego i bez Ukrainy jest jedna podstawowa zasada, jedno prawidło, które jest, czy też cecha całej sytuacji geopolitycznej Rosji, że bez Ukrainy Rosja jest tylko lokalnym państwem. Natomiast jakakolwiek mocarstwowość, jeżeli Rosja chce myśleć o jakiejkolwiek mocarstwowości, musi ta mocarstwowość być zbudowana z zasobami Ukrainy. To jest absolutnie warunek konieczny. W związku z tym to, co się dzieje, czyli tendencja Ukrainy do przechodzenia w sferę kulturowo-cywilizacyjną zachodnią i także ekonomiczną, jest to z punktu widzenia tak niemożliwe do zaakceptowania, jak to, że Stany Zjednoczone by zaakceptowały czy obecność Związku Sowieckiego i rakiet na Kubie, czy też w czasie I wojny światowej mieliśmy ten słynny telegram Zimmermana, w którym Niemcy próbowali się dogadać z Meksykiem na uczynienie z Meksyku bazy do inwazji niemieckiej od południa na Stany Zjednoczone. To była niezwykle żywiołowo przeżyta sprawa w czasie I wojny światowej i przyspieszyła przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny po stronie stowarzyszenia się z Ententą, czyli przeciwko państwom centralnym, czyli przeciwko Niemcom. Także tutaj te prawidła geopolityczne są absolutnie niezniszczalne i wieczne. No dobrze, no ale my w polskiej debacie publicznej raczej nie słyszymy takiego tłumaczenia historii, czy geopolityki, czy współczesnych zdarzeń za naszą wschodnią granicą. Dlaczego? Jesteśmy w stanie wojny. W tym sensie, że Polska jest częścią świata zachodu, stała się nią w roku 1989, powiedzmy na początku lat 90. I jesteśmy trwale wrośnięci już w system zachodni. W związku z tym jesteśmy po to, żeby nasze zasoby, wszelkie zasoby ludzkie i przede wszystkim nasze nastawienie było zgodne z tą z status quo, czy też jak to powiedzieć, z racją stanu krajów zachodnich. To jest bardzo niejasne. To jest, zahacza też o kwestię rozliczalności. Możemy o tym sobie za chwilę powiedzieć. Natomiast prosta przyczyna, podsumowując już, przepraszam, że tak nie do końca być może jasno. Natomiast prosta sprawa. Jesteśmy poddani, jesteśmy w trakcie wojny. Tuż obok nas nasz sąsiad, czyli Ukraina, zmienia właśnie w tej chwili strony i po to, żeby to wszystko mogło przebiec, jesteśmy poddani w oczywisty sposób narracji takiej, która temu procesowi sprzyja. Krótka sprawa, czyli Rosjanie są źli, Ukraina jest dobra. Nie może być inaczej. A jak do tego wszystkiego, o czym pan mówi w odpowiedzi na to pierwsze pytanie, mają się siły psychohistorii? Napisał pan grubą książkę, 730 bodajże 6 stron. Bardzo ciekawą. O co chodzi z tymi siłami psychohistorii? Więc terminem, który mamy najbardziej oswojony w naszym umyśle, pojęciem, są siły rynku. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o sferze gospodarczej, w sferze konkurowania przedsiębiorstw. Otóż siły rynku mogą sprawić, że jakiś produkt zacznie być bardziej ceniony i jego cena wzrośnie. Siły rynku mogą sprawić, że jakiś surowiec przestaje być kluczowy, tak jak miało miejsce to z naturalnie produkowanym indygo w Bengalu, czyli we współczesnym Bangladeszu, przez Imperium Brytyjskie. Imperium Brytyjskie czerpało z tego krociowe zyski, natomiast w czasie rywalizacji gospodarczo-ekonomicznej przed I wojną światową Niemcy zdołały
nauczyć się syntetyzować sztuczne indygo. W związku z tym cała jedna wielka gałąź gospodarcza brytyjska, przynosząca krociowe zyski produkcji indigo, to jest kolor niebieski, może nie wszyscy wiedzą, który był uznawany za niemożliwy do syntetyzowania przez cały XIX wiek. Kiedy to się nastąpiło? Cały układ gospodarczy uległ jak gdyby załamaniu. Brytyjczycy musieli sobie szukać jakiegoś innego zarobku, czyli po prostu utracili cały sposób zarobkowania jako imperium. To miało miejsce, tego typu procesy miały miejsce w wielu innych dziedzinach, przede wszystkim chemicznej. Przypomnijmy, że Niemcy to było miejsce, w którym powstała technologia produkowania syntetycznej benzyny. To było miejsce, w którym naukowcy opracowali metodę syntezy azotanów niezbędnych i do produkcji materiałów wybuchowych, i do produkcji nawozów sztucznych. W związku z tym proszę zobaczyć, że te siły, już przechodzę do sił psychohistorii, przepraszam, bo chciałem opisać na przykładzie, który jest oswojony i zrozumiały i znamy go po prostu z naszego własnego doświadczenia. Siły psychohistorii to są wszystkie tendencje, wszystkie jakieś naturalne bądź sztucznie wywołane procesy, które sprawiają, że niektóre wydarzenia są po prostu nieuchronne. W związku z tym nieuchronnym wydarzeniem, na przykład ponieważ to, że Ukraina ciążyła cały czas w stronę Zachodu, staraliśmy się ją przyłączyć kulturowo, cywilizacyjnie do Zachodu, natomiast Rosja starała się to utrzymać, to była konfrontacja dwóch sił sobie przeciwstawnych. Inną siłą psychohistorii jest na przykład to, że na skutek rywalizacji geopolitycznej, gospodarczej i kulturowej wojna z Niemiec, z Wielką Brytanią, z Imperium Brytyjskim na początku XX wieku, chciałem powiedzieć przed I wojną światową, bo do tego doszło w końcu, do wojny, była niemożliwa do uniknięcia. Ta rywalizacja, niezależnie od tego, jakim były aspiracje przywódców, musiała nastąpić z prostej przyczyny. Niemcy, gospodarka niemiecka, nauka niemiecka szła w górę i gospodarka Stanów Zjednoczonych szła w górę. Te dwie siły psychohistorii, czyli te powodujące zmiany układ sił, sprawiały, że Imperium Brytyjskie było coraz słabsze. A w chwili, w której dotychczasowe imperium dominujące słabnie, a jakieś nowe ośrodki geopolityczne wzrastają, to musi dojść do tak zwanej korekty politycznej, to znaczy musi nastąpić jakieś formalne przypieczętowanie nowego układu sił gospodarczo-ekonomicznych. I wojna jest traktaty są jednym z takich narzędzi ustanawiania nowego porządku, ale innym narzędziem ustanawiania nowego porządku jest niestety wojna. A skąd w ogóle ten przyrostek psycho? Ja myślę, że to jest, psychohistoria, musimy wyjaśnić, to jest słowo pochodzące z powieści science fiction, powieści Fundacja Isaaca Asimowa. W końcu, ze względu na gigantyczny sukces tej powieści, musimy powiedzieć, że psychohistoria pochodzi z całego cyklu Fundacji. Natomiast dokładnie to jest psychohistoria, jest narzędziem, niezwykle skomplikowanym narzędziem matematycznym, służącym do przewidywania przyszłości dużych zbiorowisk ludzkich. Inaczej mówiąc, jest to metoda, narzędzie przewidywania losu dużych społeczeństw. W powieści to chodziło o Gwiezdne Imperium obejmujące swoim obszarem całą galaktykę i wynalazca całej metody naukowej przewidywania przyszłości oznajmił, czy też oficjalnie twierdził, że chodzi o to, aby skrócić okres chaosu, jaki nastąpi po upadku całego tego galaktycznego imperium. Natomiast drugą stroną medalu jest to, że znając przyszłość, czy też znając parametry nieuchronnych zdarzeń, które prowadzą do tego upadku tego imperium, można tym upadkiem sterować. Czyli można go przyspieszyć, można go spowolnić, można sprawić, że będzie mniej dotkliwy. Do tego tak naprawdę służyła psychohistoria, czyli do zmiany, do sterowania społeczeństwami. Mhm. A czy te siły psychohistorii można wykorzystać do budowania pokoju na świecie? No w ogóle, czy ten pokój jest możliwy? Może dzisiaj zamiast teorii wojny warto rozwijać teorię współpracy, jak zauważa Robert Gwiazdowski w przedmowie do pana książki?
I tym pytaniem trafia pan w sedno, dlatego że zrozumiejąc siły psychohistorii, czy też rozumiejąc parametry, jakie wpływają na decyzje mężów stanu, jakie wpływają na to, co oni muszą zrobić, żeby ochronić istnienie swoich ojczyzn, czy to będzie Imperium Brytyjskie, czy to Federacja Rosyjska, czy Stany Zjednoczone, rozumiejąc te mechanizmy, rozumiejąc, jakie parametry wpływają na decyzje ludzi i jakie są sposoby jak gdyby spowolnienia albo przyspieszenia rozmaitych procesów, jesteśmy w stanie tak urządzić, że tak powiem, współczesną chwilę obecną, że przyszłość potoczy się daleko, z dala od wojny. Czyli na przykład jeżeli Chińczycy czy też Federacja Rosyjska chciałaby stworzyć jakieś państwo swoje klienckie w okolicy Panamy, czy to sama Panama, czy tak jak pan powiedział, Kuba, czy generalnie tamta okolica. Więc taka konfrontacja musi prowadzić, taka decyzja musi prowadzić do wojny, nie, albo do jakiegoś napięcia. Proszę zobaczyć, co mieliśmy w czasie kryzysu kubańskiego, kiedy w panice amerykańscy obywatele musieli sobie kopać jakieś schrony przeciwatomowe w ogródku, generalnie poruszenie społeczne i ryzyko i wojny było niezwykle wysokie. Dlatego, że takie sytuacje wiążą się z dużą nieprzewidywalnością, w związku z tym, że jest nieprzewidywalność, no ale jest natychmiast wchodzą w grę wojskowi i myślenie wojskowi, a wojskowi myślą tylko w kategoriach wojny, czyli są bardziej agresywni, są bardziej konfrontacyjni, są bardziej skłonni do tego, żeby straszyć przeciwnika, a straszenie jednej strony sprawia, że ta strona musi w jakiś sposób zareagować. I na tej zasadzie wybuchła pierwsza wojna światowa. Był układ sojuszy tak nieszczęśliwie zorganizowany, że niejako kostki domina, teraz te kolejne sojusze były powoływane do życia, czyli też zapadały ich jakieś warunki ich zaistnienia, czyli jedno państwo wypowiedziało wojnę drugiemu, drugie w takim razie trzecie musiało też wypowiedzieć temu pierwszemu i potoczyło się to jak lawina po prostu. Więc lawina, jeszcze kończąc wypowiedź, jest wspaniałe takie powiedzenie, jest też wzięte z takiego serialu Babylon 5, nie wiem, miłośnicy science fiction być może nas słuchają, być może kojarzą. Lawina już ruszyła, jest za późno, aby małe kamyki mogły głosować. Po angielsku to brzmi o wiele bardziej poetycko, ale właśnie na tym polegają siły psychohistorii, kiedy jakiś ciąg wydarzeń zostanie uruchomiony. Często jest to tak, że bez naszej wiedzy ten łańcuch wydarzeń jest uruchamiany, to potem już jest za późno, żeby to cofnąć. I to jest z kolei Czesław Miłosz napisał swego czasu absolutnie fenomenalny wiersz, który o tym opowiada, że jak skończyć, odpowiada na pytanie, jak nastąpi koniec świata. A więc koniec świata nastąpi tak, że nikt go nie zauważy, a kiedy już go zauważy, to kiedy już wszyscy go zauważą, to już będzie za późno, żeby to zmienić. No właśnie, mam takie wrażenie, i nie chyba nie tylko ja, jak rozmawiam ze znajomymi, to że w debacie publicznej bardzo dużo rozmawiamy o wojnie. Dzisiaj, wcześniej może mniej, ale dzisiaj w sposób szczególnie intensywny. Natomiast w ogóle rozmowy o tym, jak budować pokój, co robić, żeby ten pokój był na świecie, no to są właściwie marginalne. Nie zastanawiamy się nad tym. Czemu? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Niestety nie zastanawiamy się, dlatego że pokój jest pewnym stanem gry, w którym nikt nie używa tych narzędzi najbardziej drastycznych, czyli narzędzi militarnych, do tego, żeby zaprowadzić swoją wolę, czyli żeby zmusić innych graczy do tego, żeby realizowali naszą wolę. Więc no po prostu pytanie jest, jak gdyby zawsze te pytanie w debacie publicznej stawiamy w zły sposób, dlatego że nie próbujemy nawet wyszukać w otaczającej nas rzeczywistości tych parametrów, które decydują o tym, w jaki sposób toczą się zdarzenia. A te parametry są bardzo ściśle, można do nich dojść, można je bardzo łatwo zdefiniować,
A przede wszystkim są one możliwe do ogarnięcia ludzkim umysłem. Stanisław Lem swego czasu, i to też w książce podnoszę tą kwestię w odpowiednim miejscu, powiedział coś, co jest kompletnie pozornie niezwiązane z pytaniem, które pan zadał, ale odpowiada dokładnie w punkt. Stanisław Lem powiedział, że postęp cywilizacyjny, postęp kulturowy polega przede wszystkim na postępie pojęciowym. Oznacza to, że każdy postęp następuje dlatego, że lepiej rozumiemy rzeczywistość, to znaczy lepiej potrafimy podzielić ją na określone segmenty i zrozumieć, dlaczego ten zakres rzeczywistości, czy ta sfera naszego ludzkiego życia, czy ta sfera ludzkiej natury funkcjonuje w ten czy nie inny, ten albo inny sposób. A w chwili, w której lepiej rozumiemy ludzką naturę i naturę ludzkich interakcji, no to w tym momencie jesteśmy w stanie lepiej to kontrolować. I podam jeden przykład, który jest wręcz idealny do podsumowania, do odpowiedzi na pana pytanie. Otóż pojęcie homeostatu. Homeostat pochodzi ze sfery biologii, z nauk biologicznych. Homeostatem jest każdy organizm żywy, którego celem czy też motywacją jest zachowanie optymalnych parametrów własnego istnienia. I aby zachować te parametry własnego istnienia, musi kontrolować parametry zewnętrzne, czyli parametry środowiska, i parametry wewnętrzne, czyli swojego własnego organizmu. W przypadku człowieka to należy się zdrowo, przepraszam, to banalnie brzmi, ale należy się zdrowo odżywiać po to, żeby utrzymać ten stan homeostazy, bo mówimy o homeostacie, prawda, o człowieku. Musimy odżywiać się prawidłowo po to, żeby zachować układ krążeniowy w maksymalnie optymalnym stanie, po to, żeby nie dostać zawału serca przedwcześnie na przykład, prawda. Możemy w przypadku imperiów, możemy zabezpieczać dostęp do surowców, które są kluczowe, na przykład ropy naftowej. To jest absolutnie kwestia przetrwania tego. Nie do końca sobie tak naprawdę, mimo tego, że te ceny wzrastają, nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak istotne są surowce energetyczne. Bez energii z węgla, z gazu, z ropy, wszelkie nowoczesne państwa nie są w stanie produkować żywności. 70% krajów na świecie musi coś importować, przede wszystkim surowce energetyczne, do tego, żeby wyżywić swoją własną ludność. Więc w chwili, w której runą te wszystkie łańcuchy dostaw, o czym powoli sobie zdajemy z tego sprawę, kiedy runą łańcuchy dostaw, to natychmiast całe grupy państw upadają. Na przykład Sri Lanka, teraz mieliśmy przykład miesiąc i dwa miesiące temu, kiedy załamał się całkowicie porządek polityczno, społeczno-polityczno i gospodarczy. Więc to jest jedno państwo. Natomiast jeżeli dojdzie do eskalacji tych zakłóceń w gospodarce światowej, to zaraz będą kolejne państwa, które są też homeostatami, prawda? Starają się przetrwać, ale nagle się okazuje, że parametry zewnętrzne środowiska, czyli te zakłócenia w łańcuchach dostaw, sprawiają, że niemożliwe jest zrealizowanie zadania tego przetrwania, po prostu zwykłego przetrwania. No dobrze, a to jakby pan, co by pan odpowiedział na pytanie, jak mamy przetrwać jako gatunek ludzki na Ziemi? To jest pytanie na 2 godziny rozmowy, ale postaram się jak gdyby dać zaczątek odpowiedzi. Musimy rozumieć naszą własną naturę, musimy rozumieć to, że niektórych rzeczy nie możemy, po niektóre korzyści nie możemy sięgać. Na tym jest takie prawidło i to też cała ta książka Siły Psychohistorii jest o wiecznych i niezniszczalnych i pracujących praktycznie we wszystkich możliwych sytuacjach jakichś prawidłach, prawidłowościach ludzkiej natury, prawidłowościach interakcji między krajami. Polega to na tym, że nie wolno robić rzeczy, które zmuszą przeciwnika do konfrontacji, czyli na przykład i będąc Federacją Rosyjską nie będziemy próbować przejąć Panamy, dlatego że Amerykanie będą musieli z całą pewnością zareagować i upewnić się, że ta Panama pozostanie w ich sferze wpływów. Są w tym traktacie Sundzy sztuka wojny. Jest nawet specjalne pojęcie na obszar, który żadne z mocarstw położonych dookoła tego moczaru nie chce zdobyć, mimo tego, że ten obszar jest niezwykle cenny i pozwalałby kontrolować ruchy przeciwnika, czy też kontrolować w jakiś sposób gospodarkę przeciwnika, czyli uniemożliwić na przykład przeciwnikowi poprawne funkcjonowanie, ale nikt nie próbuje tego zdobyć, tego obszaru, dlatego że w chwili, w której zostanie on zdobyty, załamuje się cała struktura bezpieczeństwa. Mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Czy takim obszarem jest Ukraina? Takim obszarem jest Ukraina. To też musiałaby być bardzo długa rozmowa, na pewno większa niż pół godziny. Jedną rzecz powiem, która nie do końca jest używana w narracjach obecnych w Polsce, nie do końca jest obecna.
wokół Półwyspu Krymskiego odkryto w 2012 roku duże pokłady gazu ziemnego. W chwili, w której Ukraina uruchomiłaby dzięki technologiom zachodnim produkcję gazu i eksport tego gazu do Europy, stałaby się niezwykle poważnym i niezwykle groźnym konkurentem na rynku dostaw gazu do Europy Zachodniej i Rosja nie mogła na to pozwolić, absolutnie. Więc proszę zobaczyć, jak wiedza o tych parametrach podejmowania decyzji jest nam dawkowana. I z drugiej strony, jak bardzo ta wiedza jest potrzebna, żeby zrozumieć, jak działa świat geopolityki, jak działa świat polityki. Ale też chyba jak działa taki świat naszych codziennych relacji. Pan tak. W takim indeksie kluczowych tez, na końcu, który znajduje się na końcu książki, o której rozmawiamy, pan taką tezę stawia, jeśli chcesz odnieść sukces, podwój liczbę swoich porażek. Proszę wyjaśnić. Tak, więc całą intencją napisania tej książki Siły Psychohistorii było pokazać, wyłożyć na srebrnej tacy czytelnikowi rozmaite prawidłowości, których nie doceniamy, albo na co dzień nie dostrzegamy, albo ludzie, którzy pędzą za tym, żeby nabić sobie ilość wyświetleń na YouTubie, czy też zdobyć popularność, po prostu unikają ich, dlatego że no, z rozmaitych względów, dlatego że po prostu nie mieli czasu, żeby doczytać, albo że nie jest to dostatecznie atrakcyjne do tego, żeby przyciągnąć widza i tak dalej, i tak dalej. Więc ta prawidłowość, którą pan właśnie powiedział, dotyczy przestrzeni decyzyjnej naszych takich najmniejszych homostatów, czyli ludzi. I polega to na tym, jeśli, powtórzę, jeśli chcesz odnieść sukces, podwój liczbę swoich porażek. Problem polega na tym, że nawet jak jesteśmy w stanie pojąć nasze siły i słabości, a w związku z tym zmierzyć, zdefiniować zadania wedle własnych sił, czyli nie zrobić czegoś, czego się nie planować, nie próbować robić czegoś, czego nie jesteśmy w stanie robić. Prawda? Teoretycznie jest to logiczne i powinniśmy zrezygnować z rzeczy, które uznamy, że są niemożliwe dla nas, dla realizacji. Na przykład ja, ponieważ mam tam uszkodzone więzadła w kolanie, to nie mogę startować na przykład w sprintach, prawda? Nawet jako ćwierć amator, dlatego że po prostu kuśtykając przybiegnę ostatni. Natomiast jest jeszcze jedna inna ważna zasada, którą właśnie przytoczył nam na samym początku cytowany Leonard Mlodinow. Polega to na tym, że często jest tak, że osiągamy sukces nie dlatego, że jesteśmy w czymś dobrze, tylko w końcu za którymś razem na skutek zaistnienia losowych sytuacji, losowych parametrów zdarzeń, w końcu nam się to udaje. Czyli na przykład akurat będziemy mieli dobry dzień i nasze ciało będzie w maksymalnej sprawności, a jednocześnie ciało przeciwnika będzie w tej sprawności nie do końca. Na przykład nie doje albo dozna kontuzji i tak dalej, i tak dalej. Więc w którymś momencie przeciętny biegacz, trzymajmy się tej metafory, może wygrać, dlatego że przez przypadek ci wszyscy, którzy są o niego silniejsi, na przykład jeden sobie zwichnie nogę, drugi tam popił sobie wczoraj, dzień wcześniej i nie mógł wystartować i tak dalej, i tak dalej. Dzięki tym kompletnym zbiegiem przypadku uda nam się zająć pierwsze miejsce. Jest świetny przykład, który odpowie na tą prawidłowość. Jeden z producentów w Hollywood powiedział coś, co jest często cytowane, czy to nawet na początkach jako motto całych książek. Otóż powiedział on coś takiego, proszę uważać. Gdyby na wszystkie filmy, które powiedział tak, cofnąć jego decyzję i żeby odpowie nie, i na wszystkie pytania, które na scenariusze i filmy, które odrzucił, to gdyby je jednak przyjął, to w żaden sposób nie wpłynęłoby to negatywnie albo pozytywnie na przebieg jego kariery. Tak bardzo przypadek, po prostu przypadek decyduje o tym, czy udaje nam się osiągnąć sukces, czy nie. Jest na tym oczywiście masa przykładów, natomiast to jest, już musimy odesłać do książki Mlodinowa. Dobrze, to ja jeszcze spytam z takiego poziomu, bo rozmawialiśmy dużo o geopolityce, o stosunkach międzynarodowych, ale jeszcze jeden taki przykład z życia dla zwykłego słuchacza, czytelnika naszego. Nie rozmawiamy w celu wymiany informacji. Większość rozmów to przede wszystkim mniej lub bardziej jawne renegocjacje statusu. Proszę powiedzieć, o co tu chodzi.
Tak, to jest jedno z najbardziej fascynujących prawideł w całej tej książce, w ogóle jakie wynalazłem w ciągu ostatnich lat, szukając właśnie, opracowując materiały. Więc renegocjacja statusu. Co to jest? Okazuje się, jak chwilę pomyśleć, że większość naszych interakcji, czy to między nauczycielem a nami, naszym nauczycielem a nami jako uczniami, czy między nami jako dzieckiem a rodzicami, wszystko to jest... W tych interakcjach przejawia się to, że ktoś ma wyższy albo niższy status i albo ten status się nie jest kontestowany, nie jest podważany w jakikolwiek sposób przez kogoś niższego, albo jest kontestowany. I całe nasze, większość naszych instytucji społecznych, zwyczajów, obyczajów, przepisów prawnych służy regulacji właśnie tego. Na tą prawidłowość w ogóle wpadłem, czytając poradniki dla pisarzy, i jeden z takich radzących takich mistrzów pisarstwa powiedział jedną rzecz. Jeżeli chcesz napisać dobry dialog do książki, to ten dialog musi polegać na tym, że obie strony renegocjują swój status. Proszę zobaczyć, jak doskonałym, moim zdaniem, jednym z najdoskonalszych mistrzów dialogów jest Andrzej Sapkowski. Proszę zobaczyć, jak w jego dialogach się to rozgrywa. Te postacie mają jakiś konflikt, prawda? Nie zgadzają się światopoglądowo z jakiegoś powodu, albo mają inne motywacje, albo mają inne cele. I jak bardzo skaczą do siebie do oczu. Dla nas to jest śmieszne, prawda? Oni to obrażają się, przepychają, obwiniają o coś, prawda? Tłumaczą jak dziecku. To też jest, prawda, jak zaczynam komuś tłumaczyć jak dziecko, to w tym momencie ten ktoś czuje się niższy statusem, czyli czuje się obrażony. Stąd jest taka zasada retoryczna, że nie wolno nikomu, to na wykładzie z profesora Bralczyka podsłuchałem, nigdy, jeżeli ktoś kogoś chcemy przekonać do jakiegoś światopoglądu, to nigdy nie możemy mu powiedzieć, że zamierzam cię przekonać do tego, tego i tego. Dlatego, że ten człowiek natychmiast się zjeży, no co mi będziesz przekonywał, co ty mądrzejszy ode mnie jesteś? Więc wszystko, jeżeli się nie pilnujemy, może sprowokować tą stronę przeciwną do tego, że nagle ona zacznie postrzegać, że próbujemy się wywyższyć w jakiś sposób. I jedna z takich ulubionych scen z literatury, może być może większość z nas słuchaczy tutaj też zna powieść Potop Henryka Sienkiewicza. Otóż tego wieczoru, kiedy Radziwiłł miał dokonać zdrady i przejść na stronę króla szwedzkiego, on wszystkich brał tam po kolei tych szlachciców, których potrzebował do tego, żeby razem z nim przeszli na stronę szwedzką, zdradzili polskiego króla, to każdego brał tak pod łokieć, coś tam się przypochlebiał, coś tam przypominał, jakieś koligacje, coś tam obiecywał i tak dalej, prawda? Czyli podwyższał tego swojego przeciwnika, czyli sprawiał, że tamten rozkwitał. O, to sam książę rozmawia ze mną jak równy z równym, jak takiego nie kochać, prawda? Czyli proszę zobaczyć, że regulujemy, możemy kogoś jakiś zgnębić, pokazać mu jego miejsce i on wtedy się natychmiast obrazi, albo jak jeszcze się zemści, to najgorsze, albo możemy go w jakiś sposób sprytny podwyższyć, prawda, że on się poczuje wyższy od nas, albo w jakiś sposób wywyższony, że jego status też widoczny przez innych, bo inni też czujnie obserwują. I to wszystko jest tą renegocjacją statusu, prawda? Robimy coś po to, żeby coś zyskać, albo nieuważnie robimy coś i nagle tracimy na przychylność innych osób. Dobrze, to panie Piotrze, ostatnie pytanie. Wróćmy znowu do geopolityki. Zostaje pan premierem rządu polskiego. Co pan robi, żeby zadbać o polską rację stanu? No, to będzie bardzo trudne. Jesteśmy, moim zdaniem, nie mamy sprawczości. Jako małe państwo buforowe, na styku w tym momencie między dwoma obszarami cywilizacyjnymi i ekonomicznymi, czyli między Federacją Rosyjską jako ośrodkiem geopolitycznym i całym Zachodem, jesteśmy na tej granicy. A co jest sensem istnienia państw buforowych? Państwa buforowe stabilizują, to już się nauczyliśmy, na samym początku rozmowy mówiliśmy. Natomiast te państwa buforowe, one nie mogą być silne, dlatego że państwa buforowe muszą być podległe tej woli geopolitycznej tych silnych ośrodków. Mówimy często, słyszymy w debacie publicznej, że Polska jest podwykonawcą Niemiec, że Unia Europejska jest sposobem, w jaki Francja i Niemcy zarządzają tymi wszystkimi państwami, które są słabsze gospodarczo. Moglibyśmy podawać, mógłbym nawet przytoczyć przykład gospodarki włoskiej, która została zdominowana przez finansjere, czy też układy ekonomiczne niemieckie. Polegało to między innymi na tym, że Niemcy zdominowali rynek produkcji samochodów w Unii Europejskiej i w chwili, w której Włochy przystąpiły do Unii Europejskiej, one ze względu na różnice kursowe walut
na różnice w sposobie, w jakim gospodarki te działają, utraciły wszelką możliwość konkurowania z przemysłem niemieckim. W związku z tym to było przyczyną wielu, że tak powiem, niezadowoleń, wielkiego niezadowolenia ze strony włoskiej. To oczywiście jest na dłuższą rozmowę. Natomiast wracając do Polski. To jest bardzo trudne, niemożliwe. Gdybym został premierem, starałbym się chyba realizować to, co powiedział Piłsudski w swoim testamencie politycznym, to znaczy należałoby tak balansować między dwoma stronami, czyli między stroną europejską a stroną amerykańską, bo tutaj Amerykanie, proszę zobaczyć, wchodzą bardzo intensywnie ze swoim gazem na rynek europejski. To tak można też przełożyć tą ostatnią sytuację ostatnich miesięcy. Proszę zobaczyć, co się stało. Rosja jest z punktu etyczno-moralnie wypychana z rynku europejskiego ze swoim gazem, ze swoją ropą, a na ten rynek wchodzą Amerykanie z płynnym gazem przesyłanym tankowcami, a przypomnijmy, Amerykanie mają ten gaz dzięki rewolucji łupkowej, która rozpoczęła się mniej więcej niecałe 20 lat temu, w której ten gaz był surowcem, był tak naprawdę odpadem produkcyjnym do czasu, aż Amerykanie nie zbudowali tych rurociągów, które pozwalały ten gaz doprowadzić do odbiorców i doprowadzić do portów, za pomocą których można było to wyeksportować na zewnątrz Stanów. Więc mając ten gaz, Amerykanie mają olbrzymią dźwignię na regulowanie całego przepływu surowców energetycznych na świecie. To jest tak, jakby z nieba im spadła ta technologia, ale z drugiej strony tu w naszej konkretnej sytuacji w rok 2021 i 2022, proszę zobaczyć, gdyby nie to, że Amerykanie są w stanie przypływać z własnym gazem i że istnieje w ogóle na świecie rynek gazu, który można przesyłać po całym świecie do państwa przez te supertankowce, przez te gazoporty, to nie byłoby nawet mowy o nakładaniu jakichkolwiek sankcji na Rosję, tylko musielibyśmy przełknąć gorzką pigułkę, że Rosja robi co chce na Ukrainie i dalej kupować od Rosji gaz. A teraz mamy ten jakiś, prawda, mamy narzędzie odcięcia się od tej zależności, więc no, geopolityka właśnie na tym polega, że to są te parametry środowiska zewnętrznego, które należy zawczasu przewidywać, dostrzegać i wykorzystywać na własną korzyść. I to właśnie robią Amerykanie, to właśnie robią Niemcy, to właśnie robią Rosjanie i stąd jest wielki konflikt, którego wojna na Ukrainie, inwazja rosyjska na Ukrainę jest tylko malusieńkim fragmentem. A czy coś jeszcze by pan zrobił jako premier rządu polskiego? Tak. Jest jedno takie powiedzenie, może nie do końca przyzwoite, ale świetnie trafia w to, w jaki sposób funkcjonuje umysł polityka i umysł osób publicznych, które te umysły są uzależnione od władzy i uzależnione od rozmaitych mechanizmów neurofizjologicznych w naszym umyśle, polegających na produkowaniu określonych hormonów i uzależnianiu się od określonych hormonów. Można w skrócie nazwijmy je hormonami władzy, bo nie mamy dużo czasu na to, żeby to wymienić na dopaminę, jakieś serotoninę i rozmaite inne hormony. Natomiast do rzeczy. Jest też słynne powiedzenie, że władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. Dlatego ja stawiałbym taką tezę, jestem w stanie ją obronić, ale nie w tak krótkiej rozmowie oczywiście, że uzależniamy się od hormonów, które są przede wszystkim hormonami wydzielanymi w czasie dominowania nad innymi. To mówiliśmy chwileczkę o tym, że jest rozmowy między ludźmi, zwykłymi, normalnymi ludźmi, są zawsze renegocjacją statusu. Ale wszystkie rozgrywki geopolityczne są także renegocjacją statusu, prawda? Że nasza gospodarka stała się silniejsza, w związku z tym domagamy się większych przywilejów, większego dostępu do surowców albo obniżenia cen na to i na to, albo zniesienia ceł na to i na tamto, prawda, na rynku światowym. Więc renegocjacja statusu jest podstawą. Natomiast wracając do polityków, władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie. Amerykanie mają to nie do końca elegancki dowcip, ale jaka jest różnica między, powiem ten dowcip, jaka jest różnica między politykiem a pieluszkami? Więc jedno i drugie trzeba często zmieniać i to z tego samego powodu. Przekładając to na język psychologii i na język tych hormonów, o których wspomniałem, otóż ja uważam, że politycy po jakimś czasie przestają być zdrowymi psychicznie pod tym względem, że są uzależnieni całkowicie od dopływu, od odpowiedniej stymulacji hormonalnej polegającej na zajmowaniu odpowiednich stanowisk władzy. W związku z tym dwukadencyjność, to na przykład, że jest dwukadencyjność prezydentów w Stanach Zjednoczonych. W Polsce chyba też jest ta zasada, że prezydent może tylko dwie kadencje rządzić, prawda? Tak. Nie jestem pewien. Tak. Więc
Nie jestem pewien, czy ktoś świadomie to zrobił, czy po prostu widział po skutkach, czy też, a może nie potrafił, albo nie potrafił dojść do tego, że to jest kwestia też tego hormonalnego, jak gdyby zużycia się ludzkiego umysłu, struktury władzy utrzymywane przez tych samych ludzi nagle stają się strukturami dominacji, w których ludzie tylko i wyłącznie starają się utrzymać tą swoją władzę, bo dostarcza im i statusu społecznego, i tych wszystkich hormonów, które wydzielają się w czasie dominowania nad innymi. I w chwili, w której dochodzi do ciężkiego uzależnienia, ten człowiek przestaje zachowywać się w sposób racjonalny, przestaje rozważać właściwe argumenty, a zaczyna po prostu walczyć, to wszystko widzimy, po prostu walczyć o stołki albo utrzymać swoje ugrupowanie u władzy, czy też próbować dojść do władzy, żeby każdemu dać po równo, przepraszam, żeby nie było jakichś tam domysłów, że jestem po którejś tam stronie, ale po prostu na tym polega dynamika władzy. I gdybym był premierem, ja bym stworzył taki system polityczny, w którym... który by predysponował do awansu w górę drabiny urzędniczej i drabiny władzy ludzi, którzy lepiej są w stanie kontrolować te wszystkie hormonalne perypetie ludzkiego umysłu. Po prostu uważam to za podstawę. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Piotr Plebaniak, autor książki Siły psychohistorii, Zrozumieć wczoraj, by zawładnąć jutrem, którą bardzo Państwu polecam. Panie Piotrze, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? Już za tydzień, w każdy wtorek, w nowym numerze Tygodnika Spraw Obywatelskich. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!